witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu inaugurującym kampanię samorządową w Chełmie. Jest nam bardzo miło, że w tym szczególnym dniu są z nami Grzegorz Napieralski, przewodniczący Sojuszu. Jest z nami pan poseł Zbigniew Matuszczak. Witam serdecznie. Jest z nami również pan poseł Tomasz Kamiński. Na chwilkę wyszedł, ale zaraz do nas tutaj dołączy. Poseł z Rzeszowa. Witamy serdecznie profesora Józefa Zająca, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gospodarza tego obiektu. Witam serdecznie Jacka Czerniaka, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej. Są z nami przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i związków wspierających Komitet Wyborczy Postaw na Chełm. Witam wszystkich serdecznie. Gorąco witam kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Bardzo gorąco witam kandydatów na radny do Rady Miasta Chełm z Komitetu Wyborczego Wyborców Agaty Fisz. Postaw na Chełm. Kandydaci, pomachajcie. Witamy was bardzo serdecznie i oczywiście bardzo ciepło witam mieszkańców Chełma. Za 31 dni wybory samorządowe, o ich wadze i znaczeniu myślę, nie muszę nikogo przekonywać. To decyzje, praca i aktywność lokalnych polityków, samorządowców wytyczają kierunki rozwoju miasta, wpływają na poziom życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo, kształtują dostęp do edukacji, służby zdrowia, oferty kulturalnej i sportowej. Tego przecież potrzebują mieszkańcy Chełma, tego potrzebują mieszkańcy powiatu, tego potrzebują i oczekują mieszkańcy województwa lubelskiego. I mało tego, wszyscy kandydaci startujący w wyborach z różnych komitetów będą obiecywać, zapewniać, że te oczekiwania będą realizować. Programy mamy zbliżone. Różnica jednak polega na tym, że pomimo podobnie brzmiących haseł, inny system wartości i drogę do realizacji tych oczekiwań prezentuje prawica. Mieliśmy to okazję poznać w naszym mieście w latach 2002-2006. Inny natomiast, można powiedzieć, lepszy sposób realizacji tych obietnic prezentuje prawica. Lewica. Mam nadzieję, że to poznaliśmy po ostatnich 4 latach funkcjonowania naszego miasta. My, lewicowi samorządowcy, obiecując budowę dróg, wybudowaliśmy kilkadziesiąt ulic w poszczególnych osiedlach, zmodernizowaliśmy główne ciągi komunikacyjne od ronda Win poprzez wiadukt, poprzez Aleję Armii Krajowej i Pierwszej Armii Wojska Polskiego, ulicę Lubelską i Lwowską wraz z nowymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi. A prawica w poprzedniej kadencji, obiecując budowę dróg, wybudowała promenadę ze stylizowanymi latarniami, tyle że prowadzącą do domu wówczas urzędującego prezydenta. Lewica, obiecując, że w mieście będzie się jeździć bezpieczniej, przebudowuje skrzyżowania, buduje nowe ronda poprawiające płynność ruchu, ronda wprowadzające bezpieczne oznakowanie i sygnalizacje świetlne. A prawica pod tym samym hasłem buduje wysepkę przy Pocztowej, mającą spełniać rolę ronda, po którym nawet sam pomysłodawca nie wie jak jeździć, a samochód większy od malucha ma problem z pokonaniem go zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Mówiąc o godnym życiu i pomocy najsłabszym, buduje mieszkania komunalne, socjalne i chronione. Prawica w imię godnego życia
wyprzedaje miejski zasób komunalny, pozbawiając ludzi biednych dachu nad głową, nie buduje nowych mieszkań, ale za to, jak pisały lokalne media, z wykorzystaniem służbowego samochodu w oczach wyrósł domek letniskowy nad Białym, jednego z wówczas urzędujących wiceprezydentów. Lewica, deklarując rozwój miasta i tworzenie nowych miejsc pracy, stawia zakład przetwarzania odpadów komunalnych, zatrudniający kilkadziesiąt osób, pozyskuje inwestora budującego stok narciarski, tam znajduje zatrudnienie kolejnych kilka osób. Natomiast prawica w celu tworzenia nowych miejsc pracy rozbudowuje aparat urzędniczy w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie znajdują pracę ich partyjni koledzy, a w imię racjonalizacji wydatków likwiduje Lubelską Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji, w której pracuje kilkanaście osób. Ta instytucja z powodzeniem realizowała od wielu lat inwestycje na terenie województwa lubelskiego, a myślą, że robią to na złość mi tylko dlatego, że kiedyś tam pracowałam. Innych podobnie brzmiących haseł i różnic w ich realizacji jest więcej. Ocenę tych działań pozostawiamy oczywiście mieszkańcom już 21 listopada. Jesteśmy gotowi do pracy na rzecz rozwoju miasta. Będę kandydować na prezydenta miasta na kolejną kadencję. Aby nadal budować drogi, mieszkania, tworzyć nowe miejsca pracy, dbać o chełmską kulturę i oświatę. Aby chełmianie żyli w mieście przyjaznym, czystym i bezpiecznym. Kandydaci na radnych Komitetu Postaw na Chełm nie będą sprzeciwiać się remontom ulic, obcinać wydatków na oświatę i bezmyślnie blokować rozwoju miasta. Tak jak robi to dzisiaj większościowa opozycja w Radzie Miasta. Mamy dobrych i przygotowanych do pracy samorządowej kandydatów na radnych, ludzi wrażliwych i oddanych miastu. Wspólnie chcemy pracować dla Chełma i jego mieszkańców. Gwarantem realizacji naszego programu i zaufania są osoby tworzące mój komitet honorowy. Są to ludzie o wieloletnim dorobku samorządowym, naukowym i parlamentarnym. Różnorodność tych osobowości zapewni wszechstronny rozwój miasta. Chcę Państwa poinformować i przedstawić, że zaproszenie do mojego komitetu honorowego, za co im serdecznie dziękuję, przyjęli Grzegorz Napieralski, przewodniczący Sojuszu Zbigniew Matuszczak, poseł na Sejm, wieloletni samorządowy, społeczny, osoba wspierająca mnie na każdym etapie mojej pracy prezydenta, profesor Józef Zając, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, dr Michał Gołoś, rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Henryk Dżaman, wieloletni radny, były prezydent miasta Chełm, oraz Zbigniew Janowski, były poseł, przewodniczący Związku Zawodowego Wrocław. Z przyjemnością chcę Państwa poinformować, że jeszcze jedna wyjątkowa osoba udzieliła mi swojego poparcia. Pozwólcie, że te kilka zdań odczytam. Z ogromną przyjemnością rekomenduję Panią Agatę Fisz na urząd prezydenta miasta Chełm. Popieram Panią Agatę Fisz, obecną prezydent miasta Chełm, w jej staraniach o ponowne ubieganie się o ten urząd. Jej dotychczasowa działalność pokazuje, iż miasto działa prężnie, nowocześnie i z roku na rok nabiera mocy. Jej osobiste zaangażowanie i codzienna ciężka praca jest gwarantem rozwoju miasta. Jej wsparcie i zrozumienie, z jakim spotykają się słabsi, świadczy jednocześnie o wielkiej wrażliwości na potrzeby innych. Dziękując za dotychczasową pracę i oddanie na rzecz mieszkańców, życzę zwycięstwa w wyborach. Jolanta Kwaśniewska.
Wierzę, że wspólnym wysiłkiem utwierdzimy mieszkańców Chełma w przekonaniu, że warto nam zaufać, chcemy pracować dla miasta, nie patrząc na zaszczyty władzy, nie licząc korzyści ani poświęconego czasu, chełmska lewica postawiła na Chełm.